Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, drodzy goście, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić informację o podjętych działaniach i tych wszystkich sprawach, które występują w życiu miasta od 3 tygodni. Mamy stan wyjątkowy, stan szczególny. Nie było takiej sytuacji w naszym mieście. Ja w każdym bądź razie nie pamiętam takiej sytuacji kryzysowej. Mieliśmy wcześniej do czynienia z innymi chorobami zakaźnymi, tak jak sepsa, jak odra. Podejmowaliśmy również działania w tym zakresie, natomiast to, co teraz jest, ta choroba zakaźna COVID-19, koronawirus, to jest po prostu nas całkowicie wszystkich chyba zaskoczyło, nie tylko tutaj w samorządzie, ale generalnie na świecie. Chciałbym, wprowadzając do tej informacji, powiedzieć Państwu, że od tych 3 tygodni mamy bezpośredni kontakt ze wszystkimi służbami, inspekcjami, które funkcjonują w naszym mieście. Utrzymujemy stały kontakt ze służbami pana wojewody, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, również z panem wojewodą. Mamy kontakt telefoniczny i komórkowy ze wszystkimi osobami, które są zaangażowane w działania na rzecz walki z tym wirusem. Chciałbym również tutaj powiedzieć, że te wszystkie działania, które podjęliśmy, one są bardzo takie drobiazgowe, szczegółowe. Tych działań jest bardzo dużo, tak naprawdę od 3 tygodni, a tak od 2 tygodni na poważnie pracujemy 24 godziny na dobę w sensie odbioru informacji, spotkań, narad. Zaraz się Państwo przekonacie. Cały czas funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które odbiera napływające informacje. Mamy podgląd do skrzynek pocztowych, do poczty. W każdym miejscu możemy się zalogować i sprawdzić, co dociera do urzędu. Chciałbym tutaj na samym wstępie również podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim jednostkom, wszystkim służbom, również moim pracownikom pracującym w Wydziale Spraw Obywatelskich, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem Centrum Zarządzania Kryzysowego, bo stajemy na wysokości tych zadań, które są przed nami. Nie ukrywam, że realizacja tych zadań nie jest rzeczą łatwą, bo tak jak mówiłem, sytuacji kryzysowej w historii tutaj ostatnich lat nie mieliśmy i w kraju, i chyba nawet i w Europie, i na świecie. Chciałbym powiedzieć skrótowo Państwu, jak wyglądał przebieg sytuacji. Ta sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie, zmieniała się z godziny na godzinę i z dnia na dzień. Najpierw napływały różne meldunki, bardziej takie spokojne, jakieś zalecenia i tak dalej. Później wraz z upływem czasu to się wszystko rozwijało. I tak przygotowałem taki wykaz chronologicznych działań, które tutaj występowały w mieście i co zrobiliśmy tak krok po kroku, dzień po dniu, godzina po godzinie. Pod koniec lutego i na początku marca dopływały do nas już pewne sygnały, pewne informacje przekazywane różną drogą o tym, że szaleje ten wirus, już występuje w Europie wtedy, we Włoszech szczególnie, i Polska jest tym kolejnym krajem, który obawia się właśnie wystąpienia tej choroby zakaźnej. Oczywiście były pewne tylko sygnały, symptomy, żeby przygotowywać się, ale oczywiście mamy swoje procedury, mamy swoje plany i te działania, które w tych dokumentach są opisane. Dopiero 2 marca, jak Sejm przyjął tą specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem tego wirusa COVID-19, wtedy jak były już wprowadzone pewne narzędzia prawne do walki z tym koronawirusem, to już wiedzieliśmy, że naprawdę robi się groźnie. I po kolei. 9 marca otrzymuję pismo od wojewody podlaskiego rekomendujące zakaz organizacji imprez masowych z udziałem publiczności powyżej 1000 osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.
9 marca zarządzam przygotowanie wykazów, ale nie tylko tych dużych imprez, ale wszystkich imprez organizowanych na terenie miasta w marcu i kwietniu, który otrzymuje ten wykaz 10 marca bieżącego roku. 9 marca postanawiam o zwołaniu na dzień 11 marca na godzinę 14 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kolejne pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z 11 marca w sprawie dokonania fizycznego przeglądu miejsc przeznaczonych na kwarantannę zgłoszonych do Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim na lata 2018-2020. Przegląd taki został dokonany. Meldunek na ten temat został do Urzędu Wojewódzkiego złożony w dniu 12 marca. Bursa Szkolna i Dom Studenta przy ulicy Szkolnej został wskazany jako miejsce do kwarantanny w pierwszej kolejności. Takie było polecenie wynikające z tego pisma. Spodziewaliśmy się, że zaraz za tym przeglądem pójdą określone działania i te punkty chociażby do kwarantanny będą uruchomione. A co się stało później, to zaraz Państwu powiem. Kolejne pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sprawdzenia zdolności dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, które przekazuje do Suwalskiego PEWiK-u, do naszej spółki. 11 marca również o godzinie 11 premier wraz z ministrami przeprowadza konferencję prasową, na której ogłaszają zawieszenie pracy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych od 16 marca do 25 marca oraz żłobków, kin, teatrów, filharmonii. I ta informacja jest kierowana przez nas zaraz bezpośrednio do szkół, ale również i tym ze strony kuratorium jest informacja z MEN-u o zawieszeniu tych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przekazana do naszych placówek oświatowo-wychowawczych. Jak Państwo wiecie, 16 to był poniedziałek, a konferencja była w środę, czyli w czwartek, w piątek miały pracować szkoły, ale w sensie tylko opieki nad uczniami, która zapewniona jest w świetlicach szkolnych. 11 marca o godzinie 14 odbywa się miejskie posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie którego przypominamy o procedurach wynikających z miejskich planów zarządzania kryzysowego, omawiamy zadania poszczególnych jednostek oraz próbujemy ustalić sposób i kolejność działania przez poszczególne służby, inspekcje na wypadek pojawienia się pierwszej osoby zakażonej tym wirusem. Podejmujemy również decyzję o zawieszeniu pracy instytucji kultury i sportu, w tym zamykamy wszystkie baseny w Suwałkach. Zobowiązuję powiatowego inspektora sanitarnego do przedkładania mi meldunków, codziennych meldunków do godziny 10 z podaniem liczby osób podanych kwarantannie, hospitalizowanych i zakażonych. Według wojewódzkiego planu działania na wypadek epidemii w województwie podlaskim w Suwałkach, w naszym mieście, mamy wyznaczonych, wynika to z tego wojewódzkiego planu, 905 miejsc do kwarantanny, 848 miejsc do izolacji i 853 miejsca do leczenia. W dniu 11 marca otrzymuję rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 wojewody podlaskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego. Przekazuję to rozporządzenie do wykonania. 11 marca również otrzymuję pismo, polecenie wojewody suwalskiego o zawieszeniu do odwołania działalności żłobków i klubów dziecięcych, miejskich i prywatnych od 12 marca. Polecam przekazać tę informację naszym jednostkom, ale również prywatnym placówkom z czasami jakimiś komentarzami, zdziwieniem, dlaczego zamykamy prywatną działalność gospodarczą, bo to trzeba określić, ale dostosowują się te placówki do polecenia, do pisma, zalecenia wojewody podlaskiego. Sekretarz miasta 12 marca składa mi informację o działaniach podjętych w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Wojewoda podlaski pismem z 11 marca otrzymuje 12 marca poleca czasowe zamknięcie od 12 marca do 25 marca placówek wsparcia dziennego
Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Dziennych Domów i Klubów Seniora, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Informacja ta jest dystrybuowana, przekazywana w dół w celu wykonania. 12 marca podejmuję decyzję po konsultacji z sanepidem i prezesem PGK o zamknięciu bazaru przy ulicy Bakałżeskiej, Grunwaldzkiej, który to miał odbyć się w sobotę. 12 marca to jest piątek. Dwa dni wcześniej, po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, prezes PGK podejmuje decyzję po konsultacjach o zaprzestaniu sprzedaży biletów przez kierowców w autobusach komunikacji miejskiej. W dniu 12 marca kieruję publiczny apel do suwalskich dzieci, młodzieży, rodziców o spędzanie czasu wolnego, tej przerwy w zajęciach szkolnych w domu z wykorzystaniem na uzupełnienie wiedzy, powtórzenie materiału, etc. 13 marca w piątek minister zdrowia wydaje rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Oprócz tego Rada Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydają rozporządzenie w sprawie ograniczenia ruchu granicznego i zakazu w ruchu lotniczym. Jest zakaz prowadzenia tej działalności handlowej, prowadzenia działalności restauracyjnej, czyli gastronomicznej i tak dalej. Wiemy, zamykane są galerie o powierzchni powyżej 2000 metrów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, drogerii. Również jest zakaz prowadzony organizowania imprez przekraczających 50 osób uczestniczących w tych imprezach. Dotyczy się to również kościołów, czyli sprawowania kultu religijnego, i wobec tego to jest decyzja podjęta wieczorem czy tam nocą z piątku na sobotę. I w sobotę spotykamy się tutaj w urzędzie, w sztabie najbliższych współpracowników, przygotowujemy do suwalskich parafii pismo w sprawie tych ograniczeń wprowadzonych. Straż Miejska do każdej parafii dociera z tym apelem, pismem moim, i przedstawiamy rozporządzenie, które w trybie natychmiastowym wchodzi w życie. Również Straż Miejska jest poproszona o zbadanie sytuacji w mieście, jak w sobotę wygląda prowadzenie działalności gospodarczej i prowadzenie restauracji, pubów, klubów. I o 15 mam meldunek, że w zasadzie to rozporządzenie jest przestrzegane i nic takiego groźnego nie dzieje się. 15 marca w niedzielę organizuję spotkanie w sprawie wprowadzenia ograniczeń funkcjonowania Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Ustalamy zakres ograniczeń, sposób obsługi interesantów, publikujemy na stronie internetowej, rozsyłamy do mediów pewne ogłoszenia dotyczące, jak z rana 16 marca urząd będzie funkcjonował, i 16 marca skierowane jest pismo do podległych jednostek w tej sprawie z prośbą o poinformowanie mnie w terminie do 18 marca, czyli do dzisiaj, do godziny 10, i te meldunki, te informacje napłynęły. 16 marca otrzymuję od wojewody podlaskiego pismo z 14 marca, w którym poleca wdrożyć instrukcję organizacji pracy takich placówek jak Centra Interwencji Kryzysowej, Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Domy dla Matek i z Małoletnimi Dziećmi, całodobowe ośrodki wsparcia. Druga instrukcja dotyczy wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej. Trzecia instrukcja dotyczy realizacji usług opiekuńczych i usług specjalistycznych opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Otrzymuję również w tym dniu pismo wojewody w sprawie pomocy osobom starszym, samotnym i tak dalej. To się powiela, powtarza, jak Państwo widzicie. Instrukcje te i pisma są omawiane na tym spotkaniu o godzinie 10 i przekazane do stosowania. 16 marca otrzymuję z Urzędu Wojewódzkiego pismo dotyczące funkcjonowania dziennych domów i klubów seniora. Przekazuję je zainteresowanym jednostkom do wiadomości i stosowania. 16 marca kieruję pismo do wojewody podlaskiego, to jest poniedziałek, z sugestią uruchomienia w Suwałkach
pierwszego miejsca do kwarantanny w bursie szkolnej i domu studenta. Są to miejsca wskazane w wojewódzkim planie działań na wypadek wystąpienia epidemii w województwie podlaskim. Istnieje uzasadniona obawa, istniała i istnieje, że osoby powracające z zagranicy nie będą miały miejsca do odbycia tej obowiązkowej kwarantanny. Wracają te osoby do ciasnych mieszkań, czasami wieloosobowe są to rodziny, czasami te rodziny nie chcą takiego przybysza, żeby ten przybysz przebywał z nimi pod ich dachem. Również to trzeba zrozumieć. Czasami, tak jak był tutaj przykład z życia wzięty, wróciła młoda osoba, starsi rodzice schorowani i zgłasza się do nas o pomoc, co w tej sytuacji ma zrobić, bo nie chciałoby narazić rodziców. A wobec tego takie pismo kieruję do wojewody w poniedziałek, sygnalizując potrzebę wdrożenia tego wojewódzkiego planu i uruchomienia pierwszego tego miejsca, czyli tego miejsca, które mamy na szkolnej. Procedura wynikająca z tego wojewódzkiego planu powinna być taka, że wojewoda powinien zawrzeć umowę, ta umowa stanowi załącznik numer 14 do tego planu wojewódzkiego i w tej umowie jest określono, ile się tworzy miejsc do odbycia kwarantanny, trzeba zapewnić wyżywienie, 4 posiłki dziennie, te kwestie administracyjne, gospodarcze też powinny być zabezpieczone, finansuje to wojewoda z budżetu państwa. Określone tam są pozycje do tej umowy dotyczące odpłatności. 17 marca po godzinie 19, wczoraj dość długo komisje obradowały Rady Miejskiej, wracam do biura, mam informację, pismo z Powiatowego Urzędu, z Wojewódzkiego Urzędu, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, mówiące na temat procedur umieszczenia osób w ośrodku wskazanym przez wojewodę do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Jest to chyba odpowiedź na te moje wcześniejsze pismo i na rozmowę z dyrektorem Maksimem, jest to dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim, który to w rozmowie stwierdził, że nie jest tak, że państwo będzie finansowało całkowicie pobyt dla wszystkich, którzy chcą odbywać kwarantannę 14-dniową. Z tego pisma, szanowni państwo, z tej instrukcji wynika to, co wynika. Wynika co innego niż w planie wojewódzkim, że jest określona procedura postępowania tych osób, które są zobligowane do przejścia tej 14-dniowej kwarantanny. To dotyczy tych osób właśnie szczególnie powracających z zagranicy. Wobec tego oczywiście taka informacja, ta karta lokalizacyjna dociera do sanepidu, dociera do policji. Jak dociera, to państwo powiecie pewnie za moment, ale tutaj pierwszoczynność to oczywiście podejmuje stacja sanitarno-epidemiologiczna i jeżeli ktoś zgłasza problem, że nie może odbywać tej kwarantanny w miejscu wskazanym w tej karcie lokalizacyjnej, no to zgłasza oczywiście ten problem do sanepidu. Sanepid robi rozpoznanie, bo mam tutaj tą instrukcję, a nie chcę wyjmować w tej chwili, powiem skrótowo i tak obrazowo, rozpoznaje, przeprowadza taki wywiad i dalej co robi sanepid? Kieruje pytanie do samorządu, czy samorząd w ramach pomocy społecznej może zabezpieczyć miejsce do odbycia kwarantanny. Czyli przyjmujemy zadanie, które de facto powinno być zgodnie z tym wojewódzkim planem realizowane gdzie indziej i przy pomocy środków budżetu państwa. Dopiero jak odpowiedź ze strony samorządu jest negatywna, że nie ma miejsca do odbycia kwarantanny, wtedy pani dyrektor, pani inspektor przekazuje informacje do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i tam, tak jak pisze z tej procedury, podejmowana jest stosowna, właściwa decyzja. Taka procedura mnie zaskoczyła, bo ona nigdzie nie była opisana.
Po pierwsze, no my nie mamy przygotowanych takich miejsc do kwarantanny. Dostaliśmy polecenie, żeby sprawdzić to, co w planach było. I to jest. Można powiedzieć, no trzeba byłoby trochę czasu dać, żeby te miejsca były przygotowane, ale na pewno bursa szkolna i akademik możemy dostosować szybko, sprawnie i możemy to odpalić, kolokwialnie mówić, mówiąc, ale no, ta informacja z wczorajszego wieczora i dzisiaj miałem spotkanie też z rana, no, zaskoczyła nas. My musimy się do tego po pierwsze przygotować, jakieś rezerwy w sensie jakiegoś mieszkania tymczasowo znajdziemy, bo mamy, no ale no, nie mamy 10, 20, 30 tych miejsc do odbywania tej kwarantanny. I oczywiście no, będziemy reagowali stosownie do potrzeb, stosownie do sytuacji, która występuje. Natomiast no, to mnie po prostu zaskoczyło totalnie i no, procedury były przygotowane, plany też. Natomiast tych planów, no nikt nie chce realizować teraz, które są. Sami musimy sobie radzić. No, będziemy radzili na tyle, na ile będziemy mogli. Nie? Jeżeli nie będziemy mogli, to wtedy pani inspektor uzyska informację, że nie jesteśmy w stanie w ramach pomocy społecznej zabezpieczyć miejsca do odbycia kwarantanny. Tam trzeba oczywiście mieć jeszcze wyżywienie i tak dalej. Podjęliśmy decyzję, fajnie, przekazujemy kwotę 276 tysięcy na zakup niezbędnego sprzętu po piśmie pana dyrektora Szałandy. Ten sprzęt na pewno przyda się w ramach całej tej dużej akcji i te środki, no już można przyjmować, że one są i proszę kupować te wszystkie rzeczy, które wskazał pan w swoim piśmie. Również dzisiaj otrzymałem pismo z MEN-u, ministra edukacji narodowej, w sprawie prowadzenia rekrutacji do szkół, przedszkoli w sposób zdalny, elektroniczny, e-pułap i tak dalej. My to stosujemy, to funkcjonuje, chodzi po to, żeby ograniczyć no, wędrówki rodziców do szkół i przedszkoli. Również dzisiaj otrzymuję instrukcję z Urzędu Wojewódzkiego procedowania dla pracowników socjalnych o przyznaniu świadczeń w zakresie przyznawania świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Dużo w tych procedurach, w tej instrukcji sprzeczności w zakresie odstąpienia od sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, który jest obligatoryjnym wywiadem, który powinien być wykonany na miejscu, w rodzinie, w miejscu, gdzie ta osoba ubiegająca się o pomoc przebywa. No, czujemy intencje tej instrukcji, prawo zostawiamy trochę, można powiedzieć, z boku, ale, bo prawo nie nadąża, jest zapowiedź w tym piśmie, że one będzie, te prawo zmienione wkrótce, że będzie można telefonicznie ten środowiskowy wywiad socjalny przeprowadzić. I tak działamy trochę intuicyjnie, wyczuwamy się w kierunek tych różnych zaleceń i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę, że urzędnik nie napisze, że no wbrew ustawie trzeba wykonywać te zadania, ale czasami no, sytuacja nas niekiedy może do tego zmuszać. I dzisiaj również otrzymuję kolejne pismo z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące raportowania. Od dzisiaj do Urzędu Wojewódzkiego o podjętych przez JST działaniach dotyczących pomocy w dowozie żywności dla osób odbywających kwarantannę, udzielonej pomocy rzeczowej, pomocy w dowozie osób do lekarza pierwszego kontaktu, ilość miejsc wyznaczonych do kwarantanny, ilość organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc, ilość wizyt w DPS-ie, w ośrodkach interwencji kryzysowych, pomoc, jaką udzielamy osobom bezdomnych i tak dalej. Cała tabelka jest do wypełnienia. Rozdysponowałem to na dzisiejszej naradzie dla podległych służb. Wyznaczyłem koordynatora i te meldunki do 10 każdego dnia będą spływały do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. No i dzisiaj odbyło się drugie już posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Oceniliśmy dotychczasowe działania wraz z wnioskami, wymieniliśmy się informacjami, spostrzeżeniami, jakieś pojawiły się uwagi,
idące w kierunku, żeby współpracę pomiędzy służbami, inspekcjami poprawić. No i oczywiście ustaliliśmy, jak wygląda kwestia zaopatrzenia, sprzęt, materiały, również te kwestie osobowe, finansowe. No i spróbowaliśmy ustalić, co jeszcze możemy zrobić. No i takie wnioski nasuwają się z dzisiejszego zespołu zarządzania kryzysowego, że występują braki w jednostkach w zakresie środków ochrony indywidualnej, osobistej, maseczki, rękawiczki, kombinezony, środki do dezynfekcji. Tu zapasy, tak jak mówiłem, są minimalne, dzień, dwa. Należy poprawić komunikację, łączność na linii sanepid i pozostałe służby, pozostałe jednostki. Policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, MOPR, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i również Urząd Miejski. Tutaj musi być łączność zapewniona taka, żebyśmy mogli się do siebie dodzwonić, żeby nikt nam linii nie blokował, bo wtedy jak linia cały czas jest zajęta, no to służba, która wymaga natychmiastowej reakcji i działania, no po prostu nie może coś ustalić, coś załatwić, a dlatego też no, pani dyrektor ma duże zadanie i wyzwanie przed sobą, żeby to jakoś lepiej zorganizować niż dotychczas. Jednostki zewnętrzne, te pozamiejskie, jak pogotowie, policja, sanepid, sprecyzują swoje oczekiwania, czy też może swoje potrzeby w stosunku do miasta, przedłożą mi pismo w tej sprawie i postaramy się na tyle, na ile to będzie możliwe, pomóc Państwu w realizacji tych zadań. No, pani dyrektor pogotowia ratunkowego sygnalizowała braki w personele zajmujących się kierowaniem pojazdami i tak dalej. Zobaczymy, jakie te będą potrzeby, na tyle, tak jak mówię, na ile miasto jest w stanie pomóc, będziemy pomagali. Trzeba mieć świadomość, że część jednostek naszych wyłączyliśmy z funkcjonowania. W tych jednostkach są ludzie, w tych jednostkach jest sprzęt. To też możemy mieć tą świadomość i wykorzystać. Inne jakieś działania, które były podejmowane od chyba dzisiaj, czy może jutro, będą szyte maseczki, te zabezpieczające przez firmę Wawarusta, to jest fińska firma funkcjonująca w strefie ekonomicznej, i firmę Rektoman, która szyje garnitury. No, kilka ładnych tysięcy tych maseczek zostanie uszyta w najbliższych dniach, natomiast no, tam nie ma oczywiście certyfikatów, to nie jest oczywiście taka maska, która spełnia te wszystkie wymagania, natomiast jak pytamy specjalistów, fachowców, to lepiej mieć coś niż nic. Nie zawsze jaka ta maska by nie była, może od czegoś ochroni. Dlatego też no, rusza produkcja i zobaczymy, no, myślę, że warto się nam również zaopatrzyć. No i oczywiście mam stały kontakt tutaj z policją, też pomogliśmy tam w załatwieniu takich miejsc sanitarnych w terenie, bo policja również działania prowadzi poza naszym miastem. I również skierowałem tutaj wystąpienie pisemne do Okręgowej Izby Lekarskiej, do wojewódzkiej jego inspektora sanitarnego po interwencji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Jacka Niedźwieckiego odnośnie funkcjonowania POZ-ów. Prywatnych tych gabinetów i przychodni, tam też jest z tym różnie. Nie wiem, jak dzisiaj ta sytuacja wygląda, ale w zasadzie większość pewnie zdalnie pracuje, telefonicznie udziela porad lekarskich dla swoich klientów, swoich pacjentów. Nawet i wypisywane są chyba zdalnie zwolnienia lekarskie. Szanowni Państwo, to tyle ode mnie.